wykorzystania wycinki w tyszu białowieskim. Szczególnie takim ciężkim sprzętem. Jeszcze raz proszę o opuszczenie tego miejsca, bowiem jest to miejsce objęte zakazem wstępu. A my jeszcze raz prosimy o zaprzestanie wycinki. Prośba jest tutaj jakby no, nie na miejscu. Czemu? No przecież jesteśmy w puszczy, mieliśmy według ministra środowiska rozmawiać o puszczy w puszczy. Bardzo się cieszę, że pan jest, my jesteśmy. To miejsce jest niebezpieczne, dlatego został wprowadzony zakaz. Z uwagi na prowadzoną ścinkę drzew. Ale my się nie zgadzamy. Oprócz tego państwo utrudniacie czynności gospodarcze, o czym to będzie przedmiotem dalszego postępowania. Dziękujemy za uwagę, ale niestety zostajemy dalej protestować przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. A jakie czynności gospodarcze się tutaj dzieją? A jakie właśnie czynności gospodarcze tu się dzieją? Te wszystkie napisy proszę zdjąć. Ale co wy chcecie osiągnąć też? Proszę bardzo, co? Z tej strony. A wiesz, co to znaczy?